Szanowni Państwo, to bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich, dla całej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ponieważ pierwszy raz współorganizujemy razem z Uniwersytetem Nauk Społecznych z Łodzi tego typu studia MBA Executive. To kolejny krok tak naprawdę dla rozwoju naszych członków Wielkopolskiej Izby, możliwość poszerzenia kwalifikacji, możliwość zdobycia wiedzy w zakresie menedżerskim, w zakresie zarządzania. Także myślę, że to jest kolejna taka transakcja pomiędzy nami i pomiędzy uczelnią. Kolejna transakcja, która w jakiś sposób rozwija zarówno nas, jak i kierunkuje w odpowiedni sposób uczelnię. Skoncentrowaliśmy się na tym, aby zajęcia miały wymiar praktyczny. Wszystkie 10 zjazdów, które będą się odbywały, będą skoncentrowane na tym, aby przyszli absolwenci studiów zdobyli fachową wiedzę z zakresów studiów, które wybrali na to, aby można było dalej rozwijać się w tej specyficznej, trudnej i wymagającej branży budowlanej. Na dzień dzisiejszy mamy zrekrutowane około 70 osób. Studia będą realizowane dwa razy w roku. Będzie nabór marcowy oraz nabór październikowy. Wielkopolska Izba jest to izba, z którą już współpracujemy od jakiegoś czasu. Okazało się, że mamy wspólne wartości, wspólne pomysły, wspólne przedsięwzięcia, które możemy przełożyć na to, aby wzmocnić potencjał Wielkopolski zarówno w zakresie wykształcenia, jak również zdobywania fachowej wiedzy dzięki współpracy z Izbą. Ja osobiście jestem dumny, że Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa stanęła na wysokości zadania, zebrała taką ilość niesamowitych osób, które chcą powiększyć swoją wiedzę i przede wszystkim stać się lepszymi menadżerami. Jest taka potrzeba na rynku, tak, procesy się bardzo mocno profesjonalizują, szczególnie w zakresie pewnego postępu technologicznego, digitalizacji procesu budowlanego. Ja osobiście jestem bardzo mocnym zwolennikiem jak największego nakładania nacisku na rozwój kadr, gdyż lepsze, efektywniejsze kadry to dużo większa wartość dodana dla spółek, dla firm, w których pracują. Kończąc Politechnikę Poznańską i pracując przez tyle lat w firmie budowlanej, najpierw jako kierownik, teraz jako prezes zarządu, mam, wydaje mi się, ugruntowaną wiedzę budowlaną. Natomiast te studia dadzą mi też bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o zarządzanie i marketing w tak trudnych czasach, jak są teraz.